za Niemyśl, wbrew pozorom, to jest miejsce, w którym oni się przygotowywali do wojny. Oni jako jednostka dostali za zadanie przygotowanie tego odcinka rzeki Warty i przesmyku między jeziorami do obrony z prostego powodu. My dzisiaj nie kojarzymy, że w Schowa to już były Niemcy. Garnizon leszczyński pilnował granicy i gdyby Niemcy stamtąd uderzyli, odcięliby Poznań od reszty kraju, dlatego tak ważne było przygotowanie tutaj linii obrony i to się odbywało tak naprawdę przez całe lato. Tu młody rocznik ułanów przechodził szkołę ognia, jak to się mówiło, przygotowywano przeszkody, okopy, stanowiska obserwacyjne i bojowe, które do dzisiaj gdzieniegdzie jeszcze się zachowały już w szczątkowym stanie. Stąd również z Zaniemyśla i z okolic dowództwo brygady w ogóle stacjonowało w Śremie. Stąd oni na mobilizację nocą, omijając główne drogi, doszli do koszar w Poznaniu. Tam pobrali już broń, uzupełnienia i wrócili na przygotowane stanowiska. I stąd w pierwszych dniach września ruszali na swój wrześniowy szlak, dlatego my uszanowaliśmy tą pamięć. Oczywiście jest to bardzo ważne, żebyśmy nie zapominali o tych wydarzeniach, żebyśmy oddali hołd tym, którzy poświęcili swoje życie, wyruszając na front po wybuchu II wojny światowej. Często tych osób wyruszyli na front, z tego frontu nie powrócili. Czcimy ich, wspominamy ich, oddajemy im hołd przy tym właśnie tutaj pomniku, który za mną stoi. Robimy to co roku, żeby ta tradycja i pamięć po tych osobach nie zginęła. Moim ojcem był Bronisław Ułan 15 Pułku Ułanów, który tu w Zaniemyślu razem z pułkiem przybywał od 27 sierpnia do 6 września. Moja matka ze mną na ręku odwiedziła go w tym 39 roku. Ja tutaj jako niemowlak 9-miesięczny nie byłem, ale ona tu była, tutaj z nim się spotkała, tutaj z nim ostatni raz rozmawiała. Stąd wyruszył na swój szlak bojowy, z którego już niestety nie powrócił. Po długim czasie matka właściwie nie uznawała go chyba za zmarłego. Zawsze on nie przyszedł, nie wrócił z wojny. To było takie jej, że tak powiem, przesłanie. Dopiero jak zmarła, trochę zainteresowałem się losami ojca, trafiłem do towarzystwa byłych żołnierzy i przyjaciół 15 Pułku Ułanów, z którym do teraz mam kontakty. Nie będę tego tematu rozwijał, ale jest mi bardzo miło, że trafiłem na tą uroczystość tutaj w dniu dzisiejszym właśnie w Zaniemyślu. Dlaczego pani dzisiaj tutaj przyszła? Ponieważ kultywuję tradycje związane ze swoim tatą Władysławem Stalcem. Co wiemy właśnie o jego losach w czasie wojny? No, że jako młody człowiek został zwerbowany do wojska i przeszedł właśnie ten pułk, ten jego, ze swoim pułkiem, który mam, gdzie mam zdjęcia jego, spisane jego krótką jego szlak bojowy. No i to, że dostał się do niewoli i dopiero w 1945 roku wrócił do środka. Z takich opowiadań, co pani pamięta? Może są jakieś historie, które pani pamięta właśnie z opowiadań ojca? No pamiętam to, jak był zabrany do niewoli, jak ciężko musiał u Niemców pracować, nie chciał mówić o powrocie do Polski, jak był trudny powrót w tym 1945 roku, gdzie pieszo z Niemiec wycieńczony wracał do środka. I w domu bardzo często tato śpiewał piosenki, przede wszystkim Przybyli Ułani pod okienko,
wpajał nam te wartości patriotyczne i to, że walczył, że chciał, żeby ta Polska była Polską.